Jak Państwo wszyscy zauważyli, sezon grzewczy w pełni, temperatura niska, wszyscy zaczęli grzać i to także stwarza różnego rodzaju problemy, bo wiemy, że niektórzy dysponują starymi piecami, palą, mówiąc wprost, byle czym. W związku z tym przypomnę, że w tym roku po raz pierwszy w Głogowie uruchomiliśmy fundusz dopłat do pieców i muszę powiedzieć, że 27 osób skorzystało z dotacji w wysokości 5000 na wymianę starego pieca na nowy, nowoczesny, bardziej ekologiczny, czyli o 27 kopciuków mniej mamy w mieście. Program oczywiście ten będziemy kontynuować w kolejnych latach, tak żeby możliwie najwięcej wymienić właśnie tych starych pieców na paliwa stałe, na piece ekologiczne, najczęściej gazowe. Oczekujemy cały czas na informacje odnośnie naszego dużego międzygminnego projektu. Przypomnę, Głogów, Polkowice i okoliczne gminy złożyły wniosek do Unii Europejskiej o dotacje na granty dla tych wszystkich mieszkańców, którzy będą chcieli również wymienić piece stare, nieekologiczne na nowoczesne. To będzie również bardzo duże wsparcie dla tych mieszkańców. Ale mamy duży program rządowy, program ogólnokrajowy Czyste Powietrze. I w związku z tym dwa tygodnie temu podpisałem porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, na mocy którego uruchamiamy w Głogowie punkt konsultacyjny tego programu. Punkt konsultacyjny mieścić się będzie w naszym biurze w Galerii Głogowia. Czynny będzie w środy i czwartki od 8 do 14 oraz w piątki od 11 do 17. W tym punkcie konsultacyjnym pracownik nasz będzie spotykał się z mieszkańcami, którzy będą chcieli dowiedzieć się więcej na temat tego programu, ale także pomoże wypełnić wniosek, czyli konkretna pomoc. A przypomnę, że z programu Czyste Powietrze możemy uzyskać dofinansowanie nie tylko na wymianę starego pieca, ale także na dotacje na wymianę całej instalacji grzewczej, na termomodernizację, na wymianę drzwi zewnętrznych, okien, na nowoczesne źródła energii. W związku z tym zdecydowałem, że taki punkt powinien być w Głogowie, żeby mieszkańcy mieli jeszcze lepszy dostęp do właśnie tych środków, które gwarantowane są w budżecie Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. A jak wiemy, przeznaczone są ogromne miliardy w ciągu najbliższych 10 lat i warto, żeby mieszkańcy również z tego skorzystali. Oczywiście jak każdy program ma swoje zasady, swoje plusy i minusy. Wielkość dofinansowania, dotacji uzależniona jest także od kryterium dochodowego, ale to wszystko łącznie z zaproponowaniem wypełnienia wniosku właśnie w tym naszym punkcie konsultacyjnym będziemy chcieli realizować. Przypomnę, punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze, programu ogólnopolskiego, realizowanego wspólnie przez Gminę Miejską Głogów i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Galerii Głogowia. Czynny środy, czwartki i piątki i do południa i po południu, tak żeby każdy miał możliwość dotarcia. Ja serdecznie zachęcam do korzystania z tych form, które już są, czyli te granty miejskie, program Czyste Powietrze i mam nadzieję, że już niedługo ten projekt unijny grantowy również wejdzie w życie. I taka prośba do Państwa, do dziennikarzy, też możecie mieć świetny wpływ na to, że środowisko wokół nas poprawia się, bo taka prośba, aby dotrzeć z tą informacją do mieszkańców poprzez właśnie Wasze redakcje, media, które reprezentujecie, to naprawdę świetna sprawa i to także spełnienie takiego obowiązku, że można było też coś zrobić więcej, aby mieszkańcy skorzystali i wymienili te stare systemy cieplne na nowoczesne, ekologiczne. Wtedy wszystkim nam na pewno będzie żyło się jeszcze bardziej zdrowiej, jeszcze bardziej ekologicznie, a o to przecież wszystko, wszystkim nam chodzi. Punkt konsultacyjny już ruszył, czy jutro ruszył? Tak, on już ruszył. Przez ten czas dwóch tygodni osoba, która będzie się tym zajmowała, przechodziła różnego rodzaju szkolenia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, posiada wiedzę, będzie udzielała informacji, ale przede wszystkim myślę, że ta pomoc taka w wypełnieniu wniosku, to jest to, z czym niektórzy mogą mieć problemy,
A właśnie chcemy maksymalnie pomóc mieszkańcom, aby taki wniosek, aby o te środki poprzez składanie wniosku aplikować. Wspominaliśmy o tym, że 27 osób się zdecydowało wymienić już piece. Z tego gminnego, z tego gminnego programu. Natomiast wiemy, jaka jest skala problemu, jak dużo by trzeba było jeszcze wymienić, żeby to faktycznie się to poprawiło? Sami chodząc po mieście, szczególnie wieczorową porą, widzimy albo czujemy to, że no niektóre piece, szczególnie na tych starszych osiedlach, tam gdzie są domki jednorodzinne, wybudowane kilkadziesiąt lat temu, tam są jeszcze kopciuchy i no niestety piec to jedno, ale to, czym palą mieszkańcy, na przykład niesezonowanym drewnem, paliwem kiepskiej jakości, to wszystko powoduje, że no niestety czujemy często w powietrzu ten brzydki zapach, a wręcz drapanie w gardle. W związku z tym, ponieważ pojawiają się dotacje i z miasta, i z programu Czyste Powietrze, będziemy konsekwentni, tak jak to w poprzednich latach, tak i w tym roku, przedstawiciele Urzędu Miejskiego wraz z policją będą chodzić i sprawdzać, czy mieszkańcy palą. To jest w naszym interesie, nas wszystkich, i będziemy sprawdzać, bo jeżeli weszły przepisy, ustawy związane z tym, że nie wolno sprzedawać pieców nieekologicznych, tylko można sprzedawać w tej chwili w sklepach piece z najwyższą klasą ekologiczną. Jeżeli jest przepis dotyczący jakości paliw, jeżeli pojawiają się programy dotacyjne, to tak naprawdę do szczęścia brakuje nam tylko rozporządzenia bądź ustawy, która by mówiła, że do roku tego i tego należy wymienić wszystkie piece starej generacji. Po to są te programy, po to samorządy wydają pieniądze, po to z budżetu państwa, z Wojewódzkiego Narodowego Funduszu wydawane są pieniądze, także środki unijne, żeby wymieniać stare piece, żeby po prostu to zrobić. Czyli ktoś dziś nie może powiedzieć, nie mam pieniędzy, nie wymienię pieca. Wręcz przeciwnie, im ma mniej pieniędzy, tym na przykład z programu Czyste Powietrze dostanie większą dotację. To już będzie zależało od osoby, od zapotrzebowań technicznych, czy to jest tylko piec, czy to jest cała instalacja grzewcza, czy może termomodernizacja. Na to wszystko są pieniądze i my poprzez ten punkt konsultacyjny, poprzez nasze granty staramy się, aby mieszkańcy po prostu z tego korzystali, bo to jest w naszym interesie. Czyli nie ma takiego typu nakazu, tak, wymiany? Jeżeli chodzi o terminy, nie. Wymiany piecu, ale jeżeli urzędnik chodzi z policją, to wtedy jest jakiś mandat, wtedy jest, czy to jest tylko informacja? Tak, może to się skończyć mandatem, bo jeżeli się stwierdzi, że pali paliwem złej jakości, albo plastikiem, albo śmieciami, albo szmatami specjalnie namoczonymi na przykład w ropie, żeby dłużej trzymało i paliło się, a proszę Państwa, do takich przypadków dochodzi, no to po prostu takich ludzi trzeba karać.